Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kolejnym vlogu. Jeżeli mnie jeszcze ktoś nie zna, to jestem Ania i od jakiegoś czasu nagrywam dla Was te filmy. Bardzo lubię to robić, nie ukrywam, i póki co myślę, że będę to kontynuować. Chciałam Wam bardzo serdecznie na początek podziękować za odzew, jaki był z tutorialem na sweterek Wishing Well. No, nie spodziewałam się, że aż tyle osób może z tego korzystać i w ogóle, że jest takie zapotrzebowanie na te tutoriale, bo coraz więcej komentarzy otrzymuję od Was, że fajnie, żeby był na przykład tutorial na to czy na tamto. Ja sobie to wszystko notuję, tylko że po kolei, bo rączki mam tylko dwie i czas też w sumie mam ograniczony, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja normalnie pracuję zawodowo. I codziennie wychodzę do pracy, wracam gdzieś tak około 16, czasami po. No i wiadomo, jakieś tam obowiązki domowe. No i zdarza się, że czasami mniej mam tego czasu, choć nie ukrywam, i tak mam go całkiem sporo na dzierganie, co mnie bardzo cieszy. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Ostatnio, ja jakiś czas temu, była Sophie Scarfosa. Chciałam zrobić szal, ale jeszcze do tego nie doszłam. No, nie doszłam, bo robiłam ten tutorial na Wishing Well. Także wszystko jest gdzieś tam w toku. Gdzieś tam zaraz będą pozaczynane rzeczy, albo są już pozaczynane rzeczy, ale co będzie? Myślę, że w najbliższym czasie, no w najbliższym takim pierwszym, najbliższym, w którym będę kręciła tutorial. To będzie taka mizelka Kopenhaga. Bardzo chcę ją zrobić, bo w ogóle nie mam żadnej kamizelki. Ostatnio zauważyłam. Ani jednej. I tyle tych kamizelek teraz się robi na tych tutorialach. W ogóle tyle kamizelek różne osoby pokazują na swoich filmach. I ja tak stwierdziłam, że ja nie mam kamizelki. I kolejna będzie kamizelka z tamtej listy. No jeszcze zobaczę, może będzie jeszcze coś, chociaż ostatnio dziewczyna mi podsunęła też bardzo fajny sweterek Glacier Waters i też on mi się bardzo podoba, więc nie wiem, zobaczę. Ale co jest w takich najbliższych planach? No, ostatnio widziałyście jakiś czas temu wypuściłam vloga, w którym pokazałam, ile rzeczy sprułam i strasznie ubolewałyście nad tym, ubolewaliście nad tym białym sweterkiem, który sprułam. No, nie spodziewałam się, ale wiecie, to jest tak, jak mi coś nie leży, cokolwiek, albo widzę, że w danej rzeczy jakiś dłuższy czas nie chodzę, chociaż tych swetrów mam tyle, że mogłoby się zdarzyć, że dłuższy czas nie chodzę. Ale mam takie sweterki, w których chodzę częściej na przykład, nie? I bardzo je lubię. To jeżeli mam takie rzeczy, w których nie chodzę, no to ja je pruję. W ogóle nie ma sensu tego trzymać. Ktoś mi też zadał pytanie, czy ja prostuję włóczki po pruciu. Powiem tak, jak nawinę je na kłębek i one jakiś czas poleżą i się nie wyprostują same, albo na przykład jak zaczynam przerabiać i widzę, że oczka są krzywe, że no nie, źle się dzierga, albo no nie wiem, że to widać, że to była spruta włóczka, to czasami jak robię coś mniejszego, to ryzykuję i robię z takiej nierównej włóczki, bo później jak to, ja to długo później namaczam, ja to po prostu długo namaczam i te oczka się w sumie fajnie wyrównują, więc w niektórych momentach nie ma sensu, żeby prostować włóczkę, ale czasem się zdarza, że jest taka włóczka, że no nie przejdzie. Nie przejdzie i na samym początku trzeba ją wyprostować, no to wtedy wiecie, garnek, para, nawet wiecie co, chyba Teti gdzieś, z kawiarni Knitted Coffee w Krakowie pokazywała na swoim vlogu, jak ona prostuje włóczki. Bardzo podobnie mi to wychodzi i no i w sumie ta włóczka faktycznie jest wyprostowana. Ja co prawda nie mam zwijarki, tej takiej nawijarki na włóczkę, więc to robię po prostu wszystko ręcznie. Dużo czasu na to schodzi, więc przyznam szczerze, że rzadko kiedy decyduję się na to, żeby cokolwiek prostować. No, przyznaję się. Ale jak już, to właśnie para, garnek, no i jadę z koksem. Słuchajcie,
Co bym chciała Wam powiedzieć tak w tym krótkim filmie dzisiejszym, bo to będzie króciutki film, nawet nie inspiracja innymi vlogami, po prostu ja to cały czas gdzieś tam miałam w głowie i no i w końcu doszło do tego, że czas zacząć, gotowi do startu, start, bo już jest listopad i wiecie, święta za pasem, prezenty za pasem, no, a wymyśliłam, że będę robić na prezenty czapki w tym roku. Czapeczki, tak, bo odkryłam, że ja w ogóle mam chyba dwie czapki, albo trzy. Trzy może mam. Takie, w których chodzę, które mi się podobają, które są zrobione z takich włóczek, wiecie, z domieszkami różnymi, nie? I teraz tak zamarzyła mi się taka, wiecie, profesjonalna czapka, taka porządna, profesjonalna czapa. Tak jak oglądam Wasze vlogi też, to znaczy vlogi innych dziewiarek, to tam góruje petit nit. I powiem Wam, że długo walczyłam, żeby nie robić czapki petit nit, dlatego że wszyscy robią czapkę petit nit. Są to zazwyczaj czapki, na przykład najczęściej jest weekend hat, ta hipster hat, hipster to jest chyba najczęściej wykonywana czapka i september, a słuchajcie, ja w sumie od jakiegoś czasu zapatrywałam się na czapkę, która się nazywa Oslo Hat i dlatego, że ona ma bardzo fajny krój i ma, wiecie, to wywinięcie takie jeszcze grube, no nie wiem, bardzo mi się podoba ten sposób wykonania tej czapki, bo tam macie to wywinięcie, zaraz Wam zresztą pokażę, bo już kawałek zaczęłam robić nawet. Więc tak, będzie u mnie czapkoza. No niestety może wpadam w jakąś nudę albo coś, ale wiecie co, ta czapka to jest coś tak niewielkiego, ale tak potem jak człowiek się tak zastanowi, to w sumie ile ja tych czapek zrobiłam? Bardzo mało. Więcej mam swetrów, różnych takich jakichś szalików czy czegoś, ale czapek mam bardzo mało. I w zeszłym roku, słuchajcie, w zasadzie można powiedzieć, że chodziłam tylko na zmianę w dwóch czapkach. Wiem, niektórzy mają tylko jedną, ale wiecie, jak ja sobie mogę zrobić taką czapkę w jeden dzień na przykład i cieszyć się nią, no to dlaczego mam sobie nie zrobić takiej czapki albo innym osobom na prezent, bo już niedługo święta, no to dawaj, nie, no to będą czapki. No i słuchajcie, w związku z tym przyszła do mnie paczka, zamówiłam paczkę z kokonków. Ostatnio kupuję u kokonków, bo mają bardzo fajne promocje i naprawdę wszystkim polecam, żeby zajrzeć do tego sklepu, bo no, ja jestem bardzo zadowolona. To tam właśnie kupiłam te alpaki za 15 zł. Co ja tam kupiłam jeszcze? Nie, chyba alpaki były tańsze. Za niecałe 16, za 15 coś kupiłam Kid Silk. No, gdzie normalnie 23 zeta, nie? Więc słuchajcie, mam tą paczkę, ja już ją oczywiście wcześniej otworzyłam, bo już po prostu już miałam, no nie mogłam wytrzymać, żeby zacząć spróbować tą czapkę Oslo Hat. Kupiłam wzór, wzór jest bardzo tani, wart jest tego, żeby go zakupić, a nie kombinować, wiecie. Więc ja kupiłam tą paczkę i zobaczcie, co ja tutaj w ogóle, zobaczcie, co dostałam fajnego. Od Zuzi dostałam taki kuponik i ten kuponik mogę odciąć i komuś na przykład jak zrobię prezent wrzucić do paczki zrobione ręczne z miłością i troską dla kogo i przez kogo. No bardzo fajny pomysł, bardzo mi się takie coś podoba, bardzo i myślę, że na pewno to wykorzystam. Nie, nie myślę, wiem, na pewno to wykorzystam. Następnie ponieważ dużo robię ostatnio takich mniejszych rzeczy, widzieliście jak właśnie te selfie scarf, mam w planie jeszcze mitenki albo rękawiczki, w ogóle dużo mam w planie, bardzo dużo mam w planie, no ale teraz te czapki, no i żeby nie dopadła mnie nuda dziergania czapek, to zauważyłam u siebie, że jeżeli będę miała na drutach na przykład trzy czapki i będę robiła je, wiecie, jednocześnie te trzy czapki,
no to będą mi do tego potrzebne też żyłki, żeby inne rzeczy móc robić właśnie na tych żyłkach. I to kupiłam, słuchajcie, żyłki, które bardzo lubię. Uwielbiam tą firmę. Ona nie jest droga, ale jest naprawdę. No, ja jestem bardzo zadowolona. To są te obrotowe żyłki z Knit Pro, The Mintful Collection. Znacie już tą nazwę, znacie tą firmę, bo one mają takie fajne, specyficzne kolory. Taki, wiecie, no, piękny ten kolor. Nie? I kupiłam, słuchajcie, i to są żyłki obrotowe, obracają się o 360 stopni. I ja je kupiłam w rozmiarze 40 cm, 60 cm i 50, czyli 40, 50 i 60. Chociaż 40 już mam trochę, ale jak na przykład zaczynam robić jakiś sweter, a już coś zaczynam innego dziergać, no to dwie te 40 wchodzą mi na rękawy. No i wiecie, tych 40 najwięcej jest potrzebnych, nie? Bo one są takie. No, wydaje mi się, że to jest taki najbardziej uniwersalny rozmiar, nie? Tak samo jeśli chodzi o tą 50. O tą 50. Czekajcie. O, są takie żyłeczki, nie? No, i to są te, które mi wchodzą, wiecie, tutaj na ramię, nie? Do każdej tej żyłki, do każdego takiego zestawiku. O, do każdego takiego zestawiku. Słuchajcie, dołączone są te takie, wiecie, blokery i szpilki. Ale to nie będę Wam pokazywać, bo to wiecie. I szpilki. Czyli blokery i szpilki. I w sumie, wiecie co, tego nigdy za wiele, bo te szpilki to mi zawsze gdzieś giną. Nie wiem gdzie, zawsze mam, staram się mieć wszystko w jednym miejscu. Ale jak przychodzi co do czego, to z tymi szpilkami to różnie bywa. Więc mam te żyłki zamówione. Już będę miała z żyłkami przynajmniej spokój, bo tego mi naprawdę zawsze najwięcej brakuje. I słuchajcie, co zamówiłam. Tutaj są włóczki na cztery czapki. Jest to włóczka Nord. Nord. Ta niebieska ma kolor 16 i ona jest dokładnie taka, jak ją pokazuję tutaj w kamerce. Dokładnie taki kolor to jest. Kolejna to jest taki brązowy kolor, taki jakby czekoladowy chyba. I to jest kolor numer 22 i też to jest dokładnie taki kolor, jak widzicie, 22. Do tego, słuchajcie, zamówiłam też taki kolor, taki musztardowy, który też bardzo mi się podoba. Jest to kolor numer 23. Taki miodowo-musztardowy. I ostatni kolor to jest taki. Co to za kolor? Taki coś ala delikatny beż. Taki, no taki beż jakby. I to jest kolor 007. Widzicie? Taki delikatny beż. I wiecie co? Z tych czterech kolorów, z tych czterech włóczek, znaczy kolorów, każda czapka będzie w innym kolorze. Zamierzam zrobić Oslo Hat. Nie wiem, kiedy ja to zrobię, kiedy mi się uda, ale wydaje mi się, że to jest czapka, to jest taki mały element garderoby, że w sumie szybko się robi. Problem jest tylko taki, że tutaj Petit Knit poleca druty 3,5. Aha, jeszcze jeśli chodzi o gramaturę i skład, to tak, tutaj mamy polecane w ogóle druty 3 mm i próbka 24 na 32, a w tej Oslo Hat zdaje się, że próbka ma 22 albo 23 cm, chyba też na 30, 32 rzędy. Czyli w sumie, jeśli chodzi o rzędy, znaczy o tę pionową część, no to się zgadza. Natomiast 24 jest w nordzie, a Petite Nit, ale ona robi podwójną nitką. I ja też będę robić podwójną nitką, słuchajcie, bo zakupiłam do każdej czapki po 4 motki. Ta włóczka Nord, ona ma w 50 gramach 170 metrów, a Petit Knit poleca w 50 gramach chyba 200 metrów.
albo 200 metrów jednej włóczki, bo ona polecała fil kolane, a drugiej włóczki poleca, to była ta chyba Sunday albo Double Sunday, gdzie jest chyba 235 metrów. Więc jej próbka wyszła taka z połączenia dwóch włóczek, tylko że jednego rodzaju. No powiem tak, ja robię podwójną nitką i to wszystko zależy od tego, jaki to ma obwód głowy, nie? Robię, no bo już zaczęłam, zaraz wam pokażę. Także tutaj myślę, że będę musiała zrobić trochę mniejsze te czapki. Myślę, że te XS rozmiar, bo tutaj próbka wyjdzie mi na pewno większa, bo ta włóczka jest troszeczkę grubsza. I na pewno mi nie wyjdzie taka sama próbka. Zresztą ja zaczęłam robić czapkę już, wam pokażę. Z tego właśnie koloru. I mam zrobione tyle. Słuchajcie. Już mam zrobione całe to wywinięcie, tą część tutaj, wiecie o co chodzi, tą tutaj. I już mam połączone, mam już, widzicie, tutaj tą część z tą drugą częścią, czyli ten, no nie wiem jak to nazwać, tą opaskę czapki, tak? Już mam to połączone i, o to widzicie jak to jest połączone. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze. I teraz już zaczynam robić tą część. O, poczekajcie, bo mi coś spadło, a tu nie mam założonego drutu. Zaczynam robić tą część. No wiecie, tą część głowy tutaj, nie? No i zobaczymy. No, wydaje mi się, że ta czapka dosyć jest luźna, ale nie mam się co teraz póki co sugerować, dlatego że ona będzie tutaj, wiecie, wywinięta. O, w ten sposób się ją wywija, tak się ją podwija. Tu, gdzie, wiecie, jest ta pewna zmiana z tym wzorem, nie? To tutaj się podwija to, o, w ten sposób. O, i dopiero coś takiego jest, nie? Tak, w ten sposób dopiero ta czapka, tą czapkę się nakłada. No, ja to może nałożę. Ale podwinę. No, teraz to nie będzie dobre podwinięcie. O, coś takiego. Tak, w ten sposób to będzie wyglądać. No, teraz śmiesznie, bo nie ma tam góry, nie? Ale ciepła. Tylko kochana osoba, która dostanie tą czapkę, będzie bardzo zadowolona. No, i powiem wam, że no, w planie jest zrobienie tych czapek, no kilka, nie? Więc poczekajcie, bo mi coś tu pospadały oczka. Zablokuję sobie, chociaż tu nie mam drutu, ale zablokuję o, w ten sposób. I mam w planie zrobienie tych czapek co najmniej cztery, ale pokażę. Cztery z tej włóczki Nord, ale pokażę wam, co ja jeszcze wymyśliłam. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo ostatnio właśnie, jak pomyślałam o tej czapce, to znalazłam pełno różnych resztek, które mniej więcej mają taką samą gramaturę. Jest to włóczka skarpetkowa. Taki kawałek mi został. Alpaka od Dropsa. Ten taki standardowy, kamelowy kolor. Tutaj mamy jakiś kawałek włóczki też skarpetkowej. Mi zostało. Tutaj mamy kawałek włóczki czarnej, skarpetkowej, która też mi gdzieś tam została kawałek. I tutaj mamy alpakę. Też kawałek jakiś taki mi został. A tutaj mamy florę, która też mi została z tej bluzeczki. Pamiętacie, co tutaj ma takie dziabongi powczepiane takie bąbelki. Taka krótka bluzeczka na lato. I zostało mi tutaj cały motek i kawałek. I ten kawałek już, że tak powiem, wykorzystałam. I zobaczcie. Już mam tyle zrobione z tej czapki. O, tutaj mam tyle zrobione.
I wiecie co? Ja planuję zrobić czapkę z tych wszystkich kolorów. Dokładnie z tych wszystkich kolorów. Taka czapeczka będzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to się będzie układać. Ale planuję właśnie zrobić Oslo Hat z tych kolorów. I ponieważ Oslo Hat robi się tak, że tutaj się, wiecie, podwija tą pewną część, to jak potem podwinie się tą jedną część, no to wiadomo, że tego nie będzie widać. Więc tutaj na pierwszy ogień idzie ten róż. I on będzie tutaj schowany, ten róż. I później, jak będę już dalej robiła tą czapkę, to będę przerabiała ją w ten sposób, że tam będzie schowany róż. Tutaj na panelu, może zobaczę jeszcze, może ten panel będzie w jednym kolorze, ten co jest przy czole. I później to wszystko, co tutaj będzie wychodziło spoza, czyli to, co będzie się budowała cała czapka, będzie po prostu w kolorze. Albo zobaczę, albo ten panel będzie w kolorze i tu też w kolorze, nie wiem jeszcze, bo muszę zobaczyć, jak mi te włóczki wystarczą. Wiecie co? Ja zważyłam te włóczki, zważyłam je i mam tutaj 154 gram tej włóczki na czapkę. Petit Knit dla rozmiaru tego drugiego S chyba poleca XS, S poleca również 150 gram. Więc myślę, że powinnam się zmieścić z tymi włóczkami, że powinny mi one wystarczyć. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jak mi to wyjdzie. I to jest oczywiście robione z podwójnej nitki. Robię podwójną niteczką. Tylko tak jak mówię, ten kawałek różowy, co miałam, to już mi się skończył. O, podwójną, widzicie? Zobaczymy. Życzcie mi powodzenia, słuchajcie, żeby mi ta czapkoza wyszła. Bo no ja wiem, że teraz to taka może być nuda, bo wszyscy robią czapki, ale to jest po prostu taki sezon. Jest sezon na czapy, no więc dlaczego ich nie robić? No i co? Życzcie mi powodzenia z tymi czapkami, żeby mi one wyszły. Polecam wzór tej Oslo Hat, bo jest naprawdę prosty. Chociaż ja tam mówiłam, że mam problemy z wzorami Petit Knit, ale akurat ta czapka póki co jest bardzo zrozumiała. A, jeszcze tak, no zobaczcie na sam koniec, jak jestem ubrana, nie? Mam sweter z alpaki i z safrana. I wiecie co? Mam bluzę, bo rano wstałam w ogóle i miałam 17,6 stopnia w domu. Mam taki czytnik Salusa, bo mam ogrzewanie gazowe w domu, ale staram się gazem nie grzać póki co, bo. No, to są strasznie duże koszty, jeśli chodzi o ogrzanie gazem. I do tego kupuję sobie, uzupełniam do ogrzewania kominek, bo mam kominek, tam z tyłu go widać. I tam już mam załadowane drewno. Teraz jest ciepło jeszcze, bo otworzyłam już wszystkie żaluzje, podniosłam do góry i zrobiło się trochę cieplej. Właśnie też wróciłam teraz od sąsiadów, bo pojechali sobie na krótki urlop z dziećmi. I zajmuję się ich kotkami również, taka wymiana sąsiedzka, wiecie. I no i właśnie byłam na dworze i w sumie nie jest aż tak zimno, a w domu, wiadomo jak to na wsi, tutaj same pola, lasy, no to w domu robi się coraz chłodniej i no rano czasami jak się wstaje, to jest dosyć chłodno. Nie ma jeszcze takiej srogiej zimy, więc jeszcze nie włączam pieca. Na razie póki co polegam na kominku. Kominek daje bardzo fajne ciepło. Jak go tylko odpalę, to w domu od razu robi się 22 stopnie. I wiadomo, że to ciepło, które daje kominek, jest w ogóle nieporównywalne z tym, które dają kaloryfery z ogrzewania gazowego. Także to dlatego jestem jeszcze w tym momencie ubrana w bluzie, a jeszcze zresztą w ogóle przynosiłam drewno, więc dlatego nie chciałam sobie pobrudzić sweterka. No i co? No i kochani, słuchajcie, no dziękuję Wam, że tutaj jesteście, że oglądacie moje filmy, że zaglądacie w ogóle na moją stronę. I że piszecie komentarze, że w ogóle, że oglądacie, że w ogóle jesteście tutaj. To jest dla mnie bardzo pozytywne, że taki odbiór jest mojej osoby. Są różne komentarze, wiadomo, pozytywne, negatywne. Na negatywne też odpowiadam, też warto sobie przyswajać różne
Wasze informacje i te pozytywne i negatywne oczywiście. Więc piszcie, jak macie ochotę, czy pisać o dobrych rzeczach, czy o niedobrych rzeczach. No, no jesteśmy tylko ludźmi, wiadomo, no, ile ludzi, tyle poglądów, każdy ma jakieś tam swoje uwagi. A ja bardzo chętnie czytam i na wszystkie staram się odpowiadać. Nie staram się, odpowiadam. Więc słuchajcie, zaraz idę jeść śniadanko, zrobię sobie kawkę i do następnego razu. Pa!